Witajcie. Jak myślicie, czy to prawda, że koty są samolubne? Kiedy wasze koty bezczelnie domagają się jedzenia lub zajmują pół waszego łóżka, trudno pozbyć się poczucia, że zwierzęta te dbają tylko o siebie i nic innego ich nie interesuje. Nasza dzisiejsza historia pokazuje jednak coś zupełnie innego. Opowieść tę udostępnił w sieci mieszkaniec Rosji. Ta dziwna historia wydarzyła się w zeszłym roku. Do sklepu mięsnego na obrzeżach stolicy, w którym pracowałem, przyszedł rudy kot. Milcząc, usiadł przed witryną z mięsem i po prostu patrzył. Na początku go przegoniliśmy. Po pewnym czasie kot jednak wrócił. Znów usiadł i cicho siedział. Moje serce nie mogło tego znieść, dlatego poczęstowałem kotka mięsnymi skrawkami. Ku mojemu zaskoczeniu ten nie rzucił się wcale do jedzenia, ale ostrożnie wziął mięso i gdzieś poszedł. Sytuacja powtarzała się w kolejnych dniach. Wszyscy zastanawialiśmy się, gdzie i komu kot zanosi jedzenie. Pewnego dnia kot przyszedł pod koniec dnia pracy i wychodząc do domu mogłem pójść za nim, aby sprawdzić, gdzie zwierzak wynosi mięso. Okazało się, że rudy kot dokarmiał innego rudego kota, który leżał pod betonową płytą ze złamaną przednią łapą. Zadzwoniłem po pomoc do mojego pracownika. Zabraliśmy rannego kota do kliniki weterynaryjnej. Potem wróciłem po niego i zabrałem do domu. Łapę udało się wyleczyć. Do mojego domu trafił też drugi rudy kot. Nie mogłem przecież rozdzielić przyjaciół. Co ciekawe, weterynarz powiedział, że koty, choć podobne do siebie, nie są najprawdopodobniej rodziną. Po prostu żyły razem na ulicy i się zaprzyjaźniły. Mieszkam w domu na wsi, a kotom to odpowiada. Z jednej strony mają wolność, ale także dom, a co najważniejsze, przyjaciela obok siebie. Jak widzicie, przyjaźń to nie tylko ludzkie uczucie, bo występuje także wśród zwierząt. Dzięki za obejrzenie. Jeśli wam się podobało, możecie polubić to wideo. Do zobaczenia wkrótce.